smutna wiadomość dla fanów serialu Janosik. Nie żyje Czesław Jaroszyński, który w kultowej produkcji stworzył niezapomnianą rolę Harnasia Bardosa. Informacja o jego śmierci przekazał portal filmpolski.pl. Jaroszyński zmarł 27 stycznia w wieku 88 lat. Jaroszyński dał się poznać szerszej publiczności, grając Harnasia Bardosa, który w Janosiku rywalizował z tytułowym bohaterem granym przez Marka Perepeczko o względy pięknej Maryny. Wystąpił też m.in. w Szaleństwach Majki Skowron jako Henryk, ojciec Ariela i Czarnych Chmurach. Ma także na swoim koncie wiele ról filmowych. Aktor pojawiał się też m.in. w Tajemnicach Puszczy, Czerwone i Białe czy Winnie. Aktor występował głównie na deskach teatru. W latach 1958-63 występował w Teatrze Klasycznym w Warszawie, w latach 1963-67 w Teatrze Powszechnym w Warszawie, w latach 1969-74 i 1983-90 w Teatrze Narodowym w Warszawie, w latach 1974-75 w Teatrze Polskim w Poznaniu, a w latach 1977-83 w Teatrze Polskim w Warszawie, informuje portal filmpolski.pl. Karierę aktorską zakończył w 1990 roku. Później wykładał retorykę na Uniwersytecie Warszawskim. Wydał również tomik poezji i wspomnienia. Miał 88 lat.